Siemanko, dzisiaj ze mną jest Zuzia, cześć. Mikołaj, siema. I Rejtan. Siemaneczko. 500 kart jest. Ale prosta mapa. Wow, 5 takich wielkich opakowań. Inteligentny, gadający pies, no nie wiem. Nieważne co będzie na drugim polu, nigdy tego nie przyjadę. Patrz się kocia, który zaraz pozna swoją nową rodzinę. Do. Mocne. Zostaje przejechany w swoim życiu. Dobra. Tu jest maszynista. To jest maszynista Karol. Tak na imię? Tak, tak. Cześć, tak. Karol. Będziemy musieli zdecydować tutaj przez rozmowę, po którym torze maszynista powinien przejechać. Które karty powinny być zutylizowane, ładnie mówiąc. Generalnie nie ma tu kto wygrywa. My mamy się dogadać, kogo powinniśmy przejechać racjonalnie. Empire State Building. Zapas kawy z całego świata? Później twój własny plecak odrzutowy. Później mamy green, na którym spotkali się wszyscy twoi przyjaciele. I mamy dwóch złych. Jorny cyrkowy samochodzik, którym jadą mordercze klauny. 40 osób, które stoją się na drodze do objęcia brytyjskiego tronu. I modyfikator? Jest wyszła gra. Jest tak naprawdę seryjny zabójca. Potrafi czarować, ale wykorzystuje moce tylko dla własnych korzyści. Moi drodzy, po którym powinien maszynista przejechać? Mi się bardzo to nie podoba, bo ja chcę zwiedzić Nowy Jork i ja chcę to zobaczyć. I moim zdaniem przejechanie tego budynku jest strasznie smutne dla mnie. Na logikę w sumie myślę, że pociągiem go nie przejeżdżać. Nie, no ten pociąg przyjedzie go, no nie ja. Widzisz. Mam bardzo wielki dylemat, bo własny plecak odrzutowy to jest coś niesamowitego, ale jestem mega fanem kawy. Ja kocham kawę. Ja też. Kocham moich przyjaciół. Szukaj się wszyscy twoi przyjaciele, no to nie, to nie, dobra, to... A to prawda, chyba nie dostaniemy tronu brytyjskiego, to nie? Chyba, że pokonamy... No i sam fakt modyfikatora jest, no, to są seryjni zabójcy, to i tak jest napisane, są seryjni zabójcy. To jest akurat, wydaje mi się, że bardzo proste. No, smutny Nowy Jork, ale no dobra. Maszynista Karol jedzie. Drużyna bohaterów, których misją jest ocalenie świata przed złem. Co to? Letni biwak dla niedosłyszących dzieci. Hu, hu, hu. Robot z przyszłości, który ma zabić twoją mamę. Porywa dzieci i więzie je w swojej piwnicy, więc jeśli zginie, dzieci zostaną uwolnione. To idealnie, bo on porwie te niesłyszące dzieci. Zapas wody dla każdego miasta, to jest ciekawe. Zespół naukowców, który jest blisko wynalezienia leku przeciwko starzeniu. O nie. Później mamy stado mew, które na pewno na ciebie nastrają. Okej. Okay. Sika w basenie. O nie. Bardzo analitycznie podchodząc, jeżeli ci ogarną lek przeciw starzeniu, ocalą więcej ludzi niż te dzieci. To na przykład co sobie tu są, co nie? Dolny przejazd. Dzieci nie słyszą. Przestaną mnie tylko słyszeć, ale widzieć, no i żyć. Nie chciałbym, aby robot się czaił na moją mamę. Właśnie, to nasza mama, dokładnie. Co nie? Ciężkie, ale to przecież starzy to kusi. Ja bym właśnie to przejechał. A ja bym przejechał. Dolną. Ja się jestem za dolną. No tak, bo tutaj ocalamy nie dosyć, że nasze mamusie kochane. To tutaj jeszcze żyjemy długo, co nie? Czyli dołem jedziemy. Tutaj na przykład jest stado mew, które na pewno na ciebie obstrają, ale co z tego, skoro będziesz w mieście, które mam dostał, to dostarczą mu wodę. No, no się wykonać. Jedno miasto. Jedno to tam akurat pojadę, żeby się umyć. No dobra, może być dolna. Radosny skrzat, garniec pełen złota, po drugiej stronie tęczy. Stado nazistowskich velociraptorów. Nazistowskie dinozaury. Nieznośnie 19-letni milioner, który zbił fortunę na bitcoinach. Ma pewna inwestycja. Na Twitterze ma kilka naprawdę oburzających tweetów. Co nie, chodzi o Twitter. Barmanka, która pewnego dnia opracuje receptury wina, nie powodującego kaca. Sztuczna inteligencja, która pewnego dnia zniewoli ludzkość. Mocna karta. Zistowskie dinozaury wygrywają chyba, co nie? Dawaj kasa, niekoniecznie się krzywda. Jakiś zbój, który napadł na twojego przyjaciela. Przeżuwa z otwartymi ustami. No, nie. Najgorzej. Ja bym bomby poleciał na to. Ale ta sztuczna inteligencja zniewoli ludzkość. Nazistowskie dinozaury też. Było blisko. Ale ich jest tylko stado, być może będzie można je pokonać. Inteligencja, która na pewno zniewoli ludzkość. Pewnie, ale nie wiadomo nie kiedy. Wiesz kiedy i nie wiesz, czy nie będziesz w stanie jej pokonać. Odłącz prąd. Kurde, ciężki wybór. A ten daje głupie tweety, co nie? Nie lubię bananów, którzy się ciągle chwalą i daje głupie tweety. No, ja bym poleciał w dół. A moje ziemki tak nie mają pieniędzy. Mogą zginąć. Nie no, do pusty potem.
przekonać, żeby pojechać tylko dlatego, że będzie wino. Patrząc na to, jak ty rano wyglądałeś dzisiaj. Kogo niszczymy? Niszczymy za nazistów i banany. Teraz dobsi będą mieli jakieś modyfikatory. Tylko nie wiem, czy to dobrze. Przywódca niebezpiecznej sekty. Typ, który gnębił cię w dzieciństwie. Ej, Johnny Bravo, co nie? No. Wszyscy, których kocha osoba siedząca po twojej lewej stronie. Wszyscy, którzy... Przyjeżdżając to, zabijesz wszystkich, których ja kocham. Aha. Zabijesz wszystkich, których Bartek kocha. O. Nie znamy się aż tak dobrze. Jeśli umrze, powróci jako manifestację niewyobrażalnej siły. No to... Zabójca, który został uniewinniony dzięki luce prawnej. Okej, okay, prawo Marcina pewnie tutaj weszło, co nie? Twój zły brat bliźniak. Zależy, czy ma wszystkie palce. Twoi najwięksi fani. O nie! Ile ich by było? Oddać ci ostatnią kanapkę, abyś nie chodził głodny. Nie, ja nie mogę ich przejechać, nie? Bezpieczna sekta i morderca. Wiem, całkiem podobne. Bardzo nie lubię. Tutaj nie wiadomo do końca, jak by zajmie. No właśnie, jak zły jestem brat bliźniak. Bardziej to taki... Mi się wydaje, że chodzi o taką kopię ciebie, która by psuła reputację. No zły w sensie... Da się gorzej jacek u ciebie? Ta karta powstała naprawdę, co byłby nagle dobry rejtan? To byłoby ciekawe. Możliwe, że tak mógłby być. Czy macie fanów? Ty masz fanów? Moi najmniejsi fani. Ale tutaj to za zabieżki, których ty kochasz. Ale nie, ale to jest dobre, bo jeżeli... Bo tutaj, jeżeli umrze, powróci jako manifestacja niewyobrażalnej siły, czyli powróci i będą znowu żyli jeszcze silniej. Zawsze pamiętam o tych modyfikacjach. No a oni jeszcze mi oddaliby kanapkę, a ci i tak wrócą. Tak. No to łatwy wybór, łatwy wybór. Czyli sobie tu wracają, ja mam moich ukochanych fanów. No i nagle, siup, 400 tysięcy mniej ludzi. I twój zły brat Wienia, który ma wszystkie palce. To mogło być dobre. Jest chudy. Bezwzględny dyktator z kraju trzeciego świata. Jeszcze z wąsem, co nie? Drugi okresiści, którzy dają koncert fletowy przed kamerą. Bibliotekarka z małego miasta, którą wszyscy uwielbiają. Ma plecak odrzutowy, więc być może zdała uciec przed pociągiem, ale jest 20% szans, że plecak wybucha. 1/5, okej. Okay. Koleś, który zbił fortunę na walkach psów. Ratownik, który pędzi ocalić małe dziecko przed utonięciem. Młody Jerzy Waszyngton. To ten prezydent USA chyba. USA. Ma kilka naprawdę rasistowskich tatuaży. Ma kilka naprawdę rasistowskich. No to niezłe tatuaże. Co sądzicie? Ja bym chyba przyjechał górę. Ja bym pojechał dołem. Rozwalamy dyktatora. To jest super. To jest super. Klasiści, którzy dają koncert światowy przed kamerą. Ciekawe było coś takiego zobaczyć. I jest bibliotekarka, która ma plecak odrzutowy, więc 80% szans, że ucieknie. Zaś tutaj... Nie przeraża, to jest stwierdzenie, że fajnie by wyglądało. Drugoklasiści przejeżdżani przez pana Karola. Tak powiedziałem, nie mówię tego poważnie. Niemiłego bardzo pana, który dorobi się na złych rzeczach, prowadzę piesków. On może przeżyć, co nie? W sensie to nie jest chyba najgorsze, co mogło być. Nie znam aż tak bardzo historii Waszyngtona, więc ciężko mi powiedzieć tutaj. Ktoś zna historię Jerzego Waszyngtona? Tak myślałem. Wiecie, Waszyngtona raczej nic by nie wniosła. Myślę, że to nie... Zmieniłoby tak to nic. No to prawda. I tak się śmieszy. To jest dobry argument. To jest bardzo dobry argument. Okej. Okay. Ja bym pojechał dołem. Tak uważam. Tak powinniśmy zrobić. Możemy głosować. No powinniśmy chyba zagłosować. No to już jest dylemat. Okej, okay, no to zagłosujmy. Ty tutaj. Rzut monetą? No tym. No weź, ja nie mam palców. Jak białe to jedziemy górą, jak czerwone to dołem. Czerwone. Dobrze, dołem. Głos lektora. Seryjny zabójca, który zabija ludzi siekierą. Potrzebuje pomocy. Leworęczny Adolf Hitler.
Leworęczna dolfiner. Cała populacja Nowej Zelandii. A jak jest populacja Nowej Zelandii? No, nie ale wiem, ale to jest najszczęśliwszy na świecie. Tak? Najszczęśliwszy? Nie mogłoby ich zabijać. Dlaczego nie wiedziałem? Czy potrwające 10 lat w śpiączce? Otwiera oczy po populacja Nowej Zelandii, która była w śpiączce 10 lat. To nie znasz. A to dlatego są tacy szczęśliwi. Mamy pedofila, który zbierze do placu zabaw. Mamy kłusownika, który celuje w nosorożca białego. O, skurczymy. Tu mamy najlepszą na świecie opiekunkę do dzieci i zwierząt. Nie zasłania ust, gdy kaszle. No nie, w czasach COVID-u to może być. Ostatnich wydarzeń. 5 milionów osób. Tylko pytanie, czy Adolfik zabije więcej, jeżeli go oszczędziły. No ale w sumie oni będzie się w śpiączce, więc i będzie za tych mięśni i w ogóle, i w ogóle. Jest 9 mniej więcej po II wojnie światowej, w której wyginęło około 50 milionów ludzi. Czyli 10 razy więcej, ale on jest leworęczny z drugiej strony, co nie? Więc. To może właśnie udało mi jednak dobrze maluje i dostał się do szkoły artystycznej, jednak będzie się nie dostał dyktatorem. Ja kompletnie nie znam historii. W moim gminie i stroju myślę, że to już jestem po odmowie szkoły artystycznej. Tu jest niby pedofil, ale on może się tylko patrzeć na te dzieci. Kusownik może nie trafić, albo złapie go straż. Nie, on celuje już, wiesz. Jest dobrze wcelowany snajper. Opiekunka, no to opiekunka. Jak coś, to jedna osoba, w sumie tylko. Na świecie, do dzieci i zwierzę. Tutaj jest w ogóle takie dość neutralne poszło, co nie? Tu mamy seryjnego zabójcę, no to smutne. Leworęczny Adolf Hitler, no możemy założyć, że podobnie byłoby w jego historii, co w tym zwykłym. I tu mamy 5 milionów Nowozelandczyków, którzy obudzili się po 10 latach. Co jest gorsze? Głosujemy. Głosujemy chyba, zagłosujmy, bo tutaj to może pójść w różne strony, mi się wydaje. Ja wiem. No to... Ale oni wstali po 10-letniej śpiączce, zanik mięśni, problemy z poruszaniem się i w ogóle. To rehabilitacja jest od tego. No dobra, i kolejne 10 lat będą chodzić, już nie będzie dosyć. No, stoją na torach, no, mają siłę. Tego oni już nie będą szczęśliwi, wiesz? 10 lat w śpiączce nie będzie. Nie, ja się nie zgodzę. Teraz tak jest sobie, ja przegłosowany. Wytnij sobie ostatnie 10 lat życia i spróbuj robić wszystko to, co się ostatnio stało. Do tego wygląda no, misja jest spora. Tutaj ten Adolf Hitler był bardzo mocną kartą w ogóle, no, no zdecydowanie. Dobra, moi drodzy, niestety na moim najnowszym iPhone'ie zabrakło miejsca, dlatego dogrywamy to z innego telefonu. Dzięki, że byliście, żegnamy się z wami. Na razie, cześć! Cześć!